To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie. Na lotnisko w Pyrzowicach mamy dostać się szybciej i bezpieczniej. Dzisiaj do ruchu został oddany odcinek drogi wojewódzkiej 913. Inwestycja ma ścisły związek z odbudowywaną linią kolejową między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. W piątek oddano do użytku nowe rondo i drogę do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice. To rozwiązanie znacznie ułatwi dojazd i pasażerów, towarów do lotniska w Pyrzowicach. Szanowni Państwo, ten układ komunikacyjny jest jedną z wielu inwestycji, które w tej chwili spółka GTL zarządzająca lotniskiem w Pyrzowicach realizuje. Prace obejmowały zmianę przebiegu drogi oraz budowę dwóch nowych jezdni pod torami kolejowymi. Przed modernizacją droga posiadała jedną jezdnię, a przejazd przez tory kolejowe odbywał się na poziomie szyn. Tutaj generalnie mamy cały teren wokół lotniska mocno nawodniony. W związku z tym zdawaliśmy sobie sprawę z tego, przystępując do projektowania. Początkowo była koncepcja, że będzie wiadukt nad torami, no ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że lepszym rozwiązaniem będzie przejazd pod tak, jak to zostało w tej chwili wykonane. Aby zabezpieczyć drogę przed wodą, zbudowane zostały też przepompownie i pompy awaryjne. Powstała też droga rowerowa, przejście dla pieszych i oświetlenie. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Mieliśmy na to środki. Oczywiście chcemy ten trend utrzymać, że te wydatki majątkowe, one mają być kluczowe. Budżet województwa rośnie i też staramy się utrzymać te wydatki w modernizację, w budowę dróg. Oczywiście łatwiejsze są budowy niż modernizacje. Wartość tej inwestycji to ponad 16 milionów złotych.